Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Diabeł i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka ze Slime Ranchera, słuchajcie. I tak, na samym początku zobaczcie, że są pewne zmiany i to dosyć srogawe zmiany. Mamy zrobione klatki, które są zrobione na dwa piętra i mają, tutaj jak widzicie, mają sufit. Dobrze mi też napisaliście, bo w ostatnim filmie, jak widzieliście, miałem atak tar slime'ów, czyli tych slime'ów złych, które zjadają inne slime'y. I już wiem, dlaczego po prostu się to stało. Ponieważ miałem tu guppy slime, czyli rap, no tego latającego slime'a, tego kotka, połączonego z pink slime'em, z pingówniakiem i tego dużego rokiego, których mamy tutaj teraz. Teraz mamy dwa rodzaje rokich i troszeczkę jest niefajny, ponieważ tutaj mamy kotki właśnie połączone teraz z rokami, czyli bardzo, bardzo spoko, bo teraz te kotkowe slime'y są w cenie po prostu, mają dużą cenę, mamy ich 13 i w sumie zaraz je sprzedamy, a rok spadają niestety w dół, tutaj już ich sporo posprzedawałem, w sumie czekajcie, weźmiemy sobie, zbierzemy tutaj tyle, ile damy radę. Dobra, na razie zbierzmy tyle, ja później sobie jakoś to dozbieram. Zobaczymy, ile będziemy mieli pieniążków. I zaraz wam powiem, czym się dzisiaj zajmujemy. Jak widzicie tutaj, po lewej stronie, mam klateczkę, która jest przyciemniona. I tutaj, do tej klateczki, moi drodzy, będziemy sobie wkładać slimy, które są w nocy. Te fosforowe. Z nich też jest dobry pieniądz, jak widzicie, idzie cały czas w górę. Te tabi naprawdę są bardzo, bardzo drogie, Boże. Jest taki hajs z tego. Bardzo dużo tego zrobiliśmy. I będziemy się starać dzisiaj zrobić, bo mi się wydaje, że będziemy mieli sporo jedzenia. Będziemy starać się dzisiaj zrobić, nakarmić tego dużego slajma, żeby wyrobił nam klucz do innego biomu, bo też mi pisaliście, że można w ten sposób odblokować dodatkowy biom. Więc dzisiaj też się tym zajmiemy. A ja sobie tylko idę. Pozbieram te wszystkie, które mogę. Do końca dozbieram sobie, żeby zobaczyć, ile będę miał pieniążów. O, dobra, nie będzie. Będzie mi się wydaje, że do 1000 dobijemy na spokojnie. Na spokojnie, za same rok lordy będziemy mieli sporo. Dobra, więc spoko. Wrzućmy sobie je tutaj. Na nasze nieszczęście jest dopiero 11, ale zdążymy spokojnie do nocy dojść, moi drodzy, więc nie mamy się czym przejmować. I w nocy sobie połapiemy te fosfor slimy. Tam mam dla nich sporą klatkę. I teraz tak myślę, z czym je zmutować. Nie wiem, czy jest sens budować znowu rock slime'y. Wydaje mi się, że fajnie by było, gdybyśmy zdobyli jakieś nowe slime'y. Ale do tego będzie nam potrzebne nakarmienie tego dużego gorda. Nie zjadajcie, koledzy, nie zjadajcie. Potrzebne mi są te marchewki, bo idziemy takiego ziomeczka nakarmić, wiecie? Wydaje mi się, że on dosyć szybko pęknie, więc to jest o tyle spoko. Dobra, te owocki też sobie zbierzmy. A tego pink torta weźmiemy, też w sumie zawsze hajs dodatkowy. A teraz rośnie ich cena, więc w miarę spoko się je sprzeda. 20 pójdzie za 180, więc całkiem spoko już. Weźmiemy, zbierzemy jeszcze te owocki i pójdziemy nakarmić dużego gorda. Was też nie ma co zbierać. Też mi pisaliście, że wystarczy, jeśli chcemy mieć jakiegoś dodatkowego. W sumie wyrzucimy te pink lordy. I chodźcie, heny. Ten heny sobie pozbieramy. O, pięknie. Super. Mogę was zebrać? Jeszcze chwilkę. Dobra, to was nie będę zbierał w tym momencie. Przejdę sobie troszeczkę dalej. Jeszcze tego hena zbierzemy. Okej. Chyba dam tego, że nam się nie uda niestety. O, może jednak udało się. Dobra, mamy bardzo, bardzo dużo jedzenia. Wydaje mi się, że na spokojnie starczy. Czy jakiś tar slime się zrobił? Nie, już myślałem. Już bym ratował. Idziemy nakarmić tego śmierci dupca. Zobaczymy, co ty dla nas masz tu, przyjacielu. Może jeszcze dodatkowe owocki, więc będziesz miał dużo, dużo żarcia, słuchaj. Już?! No tośmy się nie obawili, szczerze wam powiem. Mamy kluczyk. Zabraliśmy kluczyk, nie wiem, do jakiego biomu on jest. Zobaczmy, gdy rozwalimy to. Co to, jakiś hen, jakiś goldzik, nie wiem, co on daje. Okej, okay. No wszystko akurat mieliśmy. No i dobra, mamy bardzo dużo jedzenia, więc w sumie możemy iść nakarmić nasze pogosy przy okazji. Chyba że pójdziemy do jeszcze jednego
Jeszcze jednego Gordo, może uda nam się dodatkowy kluczyk zebrać. No i to byśmy dzisiaj nawet dwa biomy otworzyli, jakby dobrze poszło. To kurde, gdzie ten Gordo był? Pamiętam, że gdzieś go mijałem. Chyba wiem, w którym miejscu. Czekajcie, przejdziemy sobie tędy. Rustery, rustery. Spoko, spoko, miejcie się. Wow, fuck, ile was tu? Marchewka! Moi drodzy, Gordo był gdzieś tutaj. Tu mamy kapsułę. Też możecie mi napisać, jak się te treasure pody otwiera. Jeśli potrzebuję klucza, to troszeczkę przypał, ale raczej wątpię, bo wtedy nie mógłbym wejść do innych biomów, a to by było niefajne. Tu fosfory widzę leżą. W ogóle nagle tu wszystkie te agresywne poznikały. Dziwna sprawa. Czekajcie, spróbuję odblokować tego biom, ten biom. Czy ja będę miał tutaj przejście w tym momencie, czy to jeszcze nie jest na tej zasadzie? Czy ja muszę jakiś odpowiedni kluczyk do tego znaleźć? Opa. A nie, dobra, mogę otworzyć. Okej, okay, otworzyliśmy nowy biom, to przejdźmy sobie tędy. Let's go. The moss blanket, like a flower blooming from a rocky crack, this emerald expanse hints at that... at what could be. Okej, okay, czyli będziemy tu szukamy nowych slime'ów w takim razie, gówniaków. Serio, jestem bardzo wkręcony w tą gierkę. Kurde, jestem ciekaw, czy ja będę mógł stąd wyjść. Tabisy są. Dobra, na razie sobie to daruję, wiecie? Najpierw chcę znaleźć tego dodatkowego Gordosa i go nakarmić. Dopiero później sobie tam przejdziemy. Ale spoko, mam odblokowany nowy biom. Widziałem, że jest tam dużo tabich, więc bardzo, bardzo mi się to podoba. O, jest, mam Gordo, tylko to jest mięsny. No spoko, będziemy go karmić, no cóż. Mamy henów 6, to nie jest największa liczba. A mam też sporo u siebie w domu, więc możemy na spokojnie ich nakarmić. Siema, gruby. Co tam u ciebie słychać? On jest tylko i wyłącznie mięso. Skurczybyk. Pamiętam, że gdzieś tu ten Gordo był, jeszcze jeden, latający, tylko muszę znaleźć w którym miejscu. Pamiętam, że on był gdzieś, czyżby tutaj? Tak, on był tutaj. Myk. Hejka, fosfor. Co ty jesz? Tylko owoce. Dobrze się składa, bo akurat mamy ich sporo. Chyba cię na raz zrobimy. A może jednak nie. Ale bardzo blisko jesteś na pewno wybuchu. Więc spoko, możemy zabrać jeszcze troszeczkę owoców i przyjść do niego i go jeszcze raz zmasakrować owocami. Patrz. O, dobra, już chciałem powiedzieć, patrzcie, patrzcie, nie ma złych. I się przeliczyłem. O, fuck, uciekać, 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 diabeł. Przecież jest... coś się ty blokujesz, tak? Uciekaj, uciekaj. O, one będą bić. Tu będzie dużo roosterów, też mi się to przyda. Będę mógł dodatkowo wrócić. Chodźcie, henny, do mnie. Hejka, hejka. Stony chikeru. To jest przejście do następnego biomu, więc też to muszę zapamiętać, że to jest. Chodź, rooster, ty się przydasz, naprawdę się przydasz. Będę musiał 40 kurczaków zebrać, to jest od cholery kurczaków. No cóż, damy radę. Stony chik. Tego stony chika to sobie wywalę później. A, tu jest przejście. No tak. Zapamiętać. Ale tam mam ten skrót z góry, więc raczej nie będę się tym przejmował. Ech. Dobra, idziemy z... weźmiemy sobie... pozbieram jeszcze owocki i spróbujemy jakoś dotrzeć do tamtego miejsca jeszcze raz. Wytworzyć jeszcze jeden biom. Bo wydaje mi się, że naprawdę bardzo, bardzo mało nam brakło. Tego stancika to wywalę, weź sobie tam gdzieś biegaj. Chodźcie do mnie, owocki. Widzę, że już zaczynaliście się robić. Bardzo mi to odpowiada. Sekundkę czekamy i możemy spadać. Wydaje mi się, że już naprawdę starczy. Tyle co mamy. Teraz jak zdobędziemy jeszcze 10, 14. Czekamy na jeszcze te 3-4 owocki. Niech się zrobią. Idziemy się wrócić w sumie. O, marcheweczkę sobie weźmy. Czemu by nie? Zawsze coś dodatkowego. Spoko, bardzo się cieszę, że odblokowaliśmy nowy biom. Super sprawa. Teraz będę musiał się troszeczkę odciążyć. Gdzieś chyba były jeszcze owoce. Na wszelki wypadek mogę je zebrać. Są krzaki, ale są niestety puste. Tam jest blokowanie przejścia do następnego biomu i jedna jest jeszcze przez jeden danger zone do przejścia. Więc pamiętajmy o tym. Dobra, mamy owocki. Pink slime mi są niepotrzebne. Czy ty jesteś? Aha, dobra. Jaki z tym. Wow, ile tego tu jest. Chodź, Hankenu. Nie no, pink plorta zebrany. Ile tu jest plortów w ogóle? Wow. O, te potrzebuję. To co mogę, to zbiorę. Bo te pink lordy
nie Pink Lordy, tylko Tabby Lordy mają teraz bardzo dużą cenę, więc sobie przy okazji sprzedamy. Czy macie jeszcze jakieś Tabby Lordy dla mnie? Macie, oczywiście, tak krzyknąłem i oczywiście mi daliście. Bardzo mnie to cieszy, słuchajcie. Spokojnie, trzeba pamiętać, że... Dobra, jest noc. Wszyscy zanim się jeszcze wybierzemy na ten nowy biom. Pójdziemy sobie, moi drodzy, i zbierzemy parę tych fosfor slime'ów, bo one za sekundę będą się robiły. Dobra, zdążymy wyminąć i powinny się robić już fosfor slime'y, więc super ekstra. Będziemy mogli sobie naszą... powiększyć naszą kopalnię slime'ów. Kopalnię slime'ów można tak nazwać? Kolekcję, Boże, kopalnię. Co ty diabeł gadasz w ogóle? Te stone heny sobie dorzucimy. Nie wiem jak tam z roosterami, czy one mi nie wymierały, bo były ostatnio elder hen, food type meat. Dorzucę parę kurczaków sobie tutaj, niech sobie tu siedzą. Kur. A co będziecie wcinać? A dorzucę wam marchewków. Buraki cukrowe idą do kamiennych. Stabie mi, bo bardzo je lubią. Więc elegancką. Dobra, spoko. Macie 11, no nie największa liczba, ale... Ale czus. Czuż! Ja dzisiaj coś syplenie strasznie. Rustro, pogo, fruty, 4,16 i 4 headbity. Dobra, olewamy tu. Naprawdę nie ma nic ciekawego w tych tradach. Myślałem, że będzie troszeczkę lepiej. Dziwiam, weźmiemy sobie troszeczkę tych fosforów. W ogóle fosforowe chyba jedzą fruty, więc też nam się to przyda, więc w sumie zanim jeszcze wybuchniemy tamtego. Jeszcze nie ma tych fosforów? Dziwna sprawa. O, są! Jej! Dobra, fosforki, chodźcie do mnie. No i zbiorę te plorty, bo jest ich tak dużo, że naprawdę szkoda ich nie łapać. Chodźcie do mnie. Tyle frutów, ile mogę to złapać, czyli jeden. Nie największa liczba. O, pięknie. Tak zebrać was 10, 12 i dorzuciłbym jeszcze wam te tabisy, bo one naprawdę są opłacalne. O cholera, nie zdążyłem. A nic, trudno. Pinków na pewno nie będę dawał, bo i tak karmię większość owocami i tak. Więc się po prostu najzwyczajniej w świecie nie opłaca. Ejka, potrzebuję takich, wiecie... latających, dobra, chodź tam, przyjacielu, jeden może być. Kurde, bardzo mało zebrałem tych fosfor slime'ów, jestem troszeczkę zawiedziony, szczerze. Myślałem, że zbiorę ich chociaż paręnaście. Bo jest zazwyczaj od cholery. No to tak dziwnie się zużył, że akurat nie ma żadnego. Dobra, pójdziemy sobie po drodze nakarmić tego grubego. Pogo frutami. Cześć, kolego. Jak nie pękniesz, to będę zdziwiony, wiesz? No już jesteś na pęknięcie, to jest tak typowo, bo aż się trzęsiesz. Ty grubasie wstrętny. Ile można cię karmić? O! Ej, oni na się... One w nocy nie są złośliwe, ale jaja. Dobrze wiedzieć. One w nocy nie są złośliwe, ale jaja. Nie spodziewałem się, szczerze. No spoko, mamy jakąś nauczkę, że w nocy możemy sobie po tych agresywnych biomach chodzić bez problemu. Widzę, że lustro się nie zespawniły, spoko. Dobra, wrzucimy tego Tabby Slime'a, później po niego przyjdziemy. Sure! Fa! Old Bull Energy, uciekaj! Nie ma zjadania! O kurwełe. Nie, gruby! Wypad! Gruby, wypad! Uratowani? Raczej tak. Dobra, udało się. 2 cube berry. Nie, raczej nie. O, to mi chodziło, dawaj, chodź tu do mnie! Nie ma zjadania! Dawać! Nie zjadajcie mi, kolegów! Wszyscy? Chyba tak. Dobra, lecimy dalej szukać. Lecimy dalej szukać pogo frutów. Jest naprawdę napęknięcie, no. Pęknięcie, pierdnięcie, tak naprawdę. Dobra, Q-berry sobie wyrzucimy, bo to będzie więcej bogofrutów, coś mi się wydaje po drodze, niż tych Q-berrysów. A niestety nie mamy miejsca, więc troszeczkę niefajna sytuacja. O, czyżbym tu miał jakiś tych fosforków? Nie ma nic? Zawiedliście mnie troszeczkę. Bogofruta też jednego zebrałem, to powiem, że się nie obłowiłem za bardzo.
Dobra, zrobimy to inaczej. Yep. Posurflajmy, idziecie do nowego domku. Hop, hop. Oj. O! Teraz nie zginiecie, wiecie? Na razie macie jedno piętro, więcej wam jest niepotrzebne. Te magma slajby. To jest magma najprawdopodobniej. Bardzo chciałbym je spotkać. Jestem ciekawy, czego one wymagają. No, ale zobaczymy. Dobra, lecimy jeszcze raz. Mamy bardzo dużo golda, będzie coś trzeba z nim zrobić zaraz. Oczywiście zbieramy pinki, bo jest ich od cholery. 20 bez problemu zbierzemy. Myk, myk, myk. Darmowe hasiwo, to jak z tego nie korzystać, słuchajcie. Co ty tu roku robisz jeden? Rock alone. Hehe, śmieszne, fun moments. Ja jestem zawiedziony po prostu tutaj. Rustro sobie, stone rustro sobie jeden wydobrzał. O, mamy! Mamy fosfora jednego. Dobra, wiecie co? Chyba nie mamy co się przedłużać zbytnio. Dajcie mi te cuby, co ja tu wyrzuciłem. Czy one będą? Czy już zjedliście? A, zjedliście je. Głupi, ja wyrzuciłem niepotrzebne. O! Ale są pogofruty trzy dodatkowe. Wiecie, spróbuję, zaryzykuję. Pójdę, zaryzykuję i strzelę tymi czterema pogofrutami, bo naprawdę wydaje mi się, że to będzie odpowiednia liczba akurat, żeby odblokować następny kluczyk. Pyka. Ja pierdzielę. Naprawdę, masz już, gościu, jesteś na pierda, na pęknięcie, już. A nie chcesz pęknąć. Uhu! Nieładne. Kapity. Wszystko zbieramy, najwyżej się powyrzucę. Siema, kurczak. No, tam jest przejście w tamtą stronę, więc okej. O, jest jeszcze jeden fosfor. Fosfory chyba też będę właśnie łączył z tym... z tabisami, tak jak mówiłem. Dobra, wiecie co? Chyba nie ma na co czekać. No, wy jesteście nadal złe. To ciekawa sytuacja. Idziemy na drugi biom. Zobaczymy, co tam spotkamy. Wyrzucam te herbity. Zrobimy sobie miejsce. Idziemy na następny biom, zobaczymy, co tam się stanie. Jestem bardzo ciekawy. Okej. Ale ja to mogę wejść z powrotem? Nie, nie mogę. Dobra, zapamiętać, jestem w dupiu. Tu będzie dużo tabisów. Bardzo mi się to podobuje. Bardzo mi się to podobuje. Bardzo! Ojeju, ile tabich. Magma! Wow! Dobra, ty jesteś mi potrzebny na pewno. Ja cię chcę. Chodź do mnie. Boom slime. Careful, those slimes have been known to be exploding. Okej. Okay. Ale tabisów jest tu bardzo dużo. Kozacko. Dobra, tego tabi... Magma, chodź! Nie mogę cię wyrzucać. Tabi, chodź. Fosfora też wyrzuciłem. Jak ja jestem nieogarnięty. Fosforek. Wracaj. Wodę da się zebrać? Ale jaja. Dobra, idziemy dalej. Dobra, ty jesteś duży, ciebie nie potrzebujemy. Jedziemy dalej, chcę więcej boom slime'ów. Da radę to załatwić? To jest skrzyneczka. No jakieś dziwne... co to jest? Nieważne. Jakiś owoc, ale dobra, owoców też nie mamy, się coś z nimi zbytnio podniecać. Owoc to owoc, ale tabisów tu jest bardzo dużo, super. O, widzę boom slime'a. Nie, tu jest golden slime! Honey slime, okej, okay, jeszcze inny. Boom slime zbieramy. Boom, okej. Okay. Mamy i boom slime. Honey slime. To są dwa nowe slimy. Oczywiście, że je chcemy. I teraz pytanie, czy one są sensitive na światło. Dobra, wyrzucamy te fosforki w takim razie. Fosforki zbierzemy innym razem. To jest duży wypad. Honey slime. Nothing is sweeter than a recently produced lord of honey. O, ty jesteś taki dizzy trochę. Pink boom larger. On sobie wybucha, ale nic nie robi chyba. Także nie znikam. Myślałem, że będzie znikał. Chodź tu. Nie przepuszczę. Abisom nie przepuszczę, słuchajcie. Cześć, Elder Rustro.
trwanie slime'ów jest troszeczkę mało, ale fajnie, mamy dwa dodatkowe gatunki, bardzo mi się to podobuje. Wiecie co, chyba... Jest noc, jest czwarta już. No, rzucę te pink plorty, bo jest ich od cholery. Wiem, że bardzo często zmieniam zdania i będziecie pewnie na mnie krzyczeć, ale no cóż, mówi się trudno. I pink plortów i tak mogę zabrać w sekundę. Magma. Nie! Dobra, mam ci. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Czwarty? Okej. Okay. Cztery są z powrotem. To jest jakieś przejście, czy coś, nie? Nie ma przejścia? Jakiś pęknięty most. Ciekawe, czy ja będę mógł to naprawić później. Honey slime. Ciekawe, co wyjecie w ogóle. Everything. No tak, bo ty jesteś połączony. Zebrałem tego honey? Chyba tak. Chyba w ciulowym momencie troszeczkę wszedłem. O, hello, 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 chodź, 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 ty też? Elegancko. No dobry początek, nie jest tak, nie ma trakę. O nie! Nie, tobie nie pozwolę tu żyć, gościu. Dobrze, ci wyczaiłem w milisekundzie. Ty kim jesteś? Kim ty jesteś? Hunter slime. Never mind, is the rabbit? Have you seen the chickens? Slimpedia. Wiecie co, nie są to najlepsze łowy, ale wróćmy. I znowu wywaliłem te nocne, no ale cóż, trudno się mówi. Się strasznie jaram tymi nowymi. Hunter slime to już w ogóle, nie wiem co to jest. Ale jaja, dobra, nawet jednego możemy zreprodukować, więc nie ma tak ready. Dobra, wracamy, porobimy troszeczkę nowych ręczów. Jestem ciekawy, czy można każdy z każdym też mutować, to by było... jest bardzo dobre pytanie. Tylko czy jak ja mogę tu jakoś wejść, tylko mogę schodzić. Troszeczkę przypał, czy ja mogę wrócić w ogóle? Chyba tylko z rocket bootsami tymi całymi. No to nieprzyjemna sytuacja jest, słuchajcie. Chyba, że spróbujemy obejść to jakoś. Fajnie by było, gdyby udało nam się dzisiaj... A! Ciebie potrzebuję akurat, więc... Dobrze się pojawiłeś, przyjacielu? Jak ja mam stąd wrócić? Chyba będą niezbędne, wiecie? No bo nie ma przejścia w ogóle z drugiej strony. Ty wredny dziadu. Jestem ciekawy, co się dzieje, jak umrzemy. Dobra, idziemy się zabić, bo to i tak jest teraz opanowane przez Star Slime. Mam nadzieję, że nic nie stracę! Jednak. Straciłem wszystkie slime. Ale bez sensu. Dobra, ale spoko, mamy odblokowany ten dzień, ja sobie pójdę na następny dzień, już poza odcinkiem. Spoko, zobacz jeszcze, czy to nie potrzebuje tych rocket bootsów przypadkiem, też bootsy. This highly advanced and frankly efficient forward boots halve the energy consumption of sprinting. Nie, to nie jest to, jetpack. Keep in head the clouds with the amazing personal jetpack. Bierzemy jetpacka, oczywiście, że tak. Te też bootsy też sobie weźmy. I teraz będziemy mogli szybciej i na pewno będziemy mogli stamtąd wyjść, bo wtedy ja nie mogłem. Także schrzaniłem i tak bym się nie mógł wyjść, wydostać. Po Pulse Wave. To będą bardzo potrzebne rzeczy. I dobra, co potrzebujemy? Potrzebujemy na pewno dwa ręcze dodatkowe dla tych moich śmierci dupców. Więc tu sobie postawmy, moi drodzy, dodatkowego kalsa, korala. Myk. I tu też sobie postawmy dodatkowego korala. Tylko jestem ciekawy, jak ten jetpack działa. Czekajcie, sprawdźmy sobie w opcjach. Gamepad. Flashlight, radar. Jump, ej, ale to raczej nie o to mi chodziło. Ale nie ma czegoś takiego w ogóle jak... Nie wiem, dziwna sprawa. Mam jetpacka, jest okej. Okay. Dobra, nieważne, zwracam honor, tylko potrzebuję po prostu... energii. Teraz będę mógł wlatywać wszędzie. Znaczy, wszędzie, powiedzmy. No ale spoko, przynajmniej wiem, że teraz będę mógł się stamtąd wydostać. Jeszcze to przetestujemy. Troszeczkę energii to zżera, no ale cóż. Wracamy tam. Na pewno sobie... Nie wiem, co jest z tym Hunterem. Nie wiem, czy to nie był jakiś rzadki, a ja go nie straciłem. Bo to chyba był bardzo rzadki.
habisy zbieramy po drodze, bo wy się zawsze przydacie. Opa, 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 opa. Super, roki mi są niepotrzebne w tym momencie. No, teraz to jest pusto znowu. Ciekawe. O, skrzynka. Co tam miałeś? Nic ciekawego nie będę nawet zbierał. O, uff, już myślałem, że się nie uda. Dobra, spróbujemy sobie takie oczak testa zrobimy, taką małą. Czy będę mógł stąd wyjść na rocket bootsach? No, Mek. Uff, już myślałem, że się zamieniacie. No tak, zdecydowanie będę mógł wyjść. Dobra, super. To teraz wiem, że jestem bezpieczny i na pewno stąd wyjdę. Okej, okay, mój błąd wcześniej był popełniony. Przelećmy sobie jeszcze raz. Tabisów pozbierajmy troszkę. I lawa też. O ile będzie się wypadł, się udało. Siema Tabi. Dziękuję bardzo. O, co to? Under construction. To chyba będzie w update'ach coś ciekawego nowego, wiecie? Dobra. Na ciebie muszę miejsce zrobić, mój drogi. Potrzebne mi są magma slime'y i potrzebne mi są te honey slime'y. To ciekawe jestem, czy one się tylko w nocy nie pojawiają przypadkiem. Bo też tak być może. A nie. Dobra, magmasy zwykle biegają, więc spoko. Uno, boom, slime. Due. Pre. Pięknie, z tej dziupy wylatują, ale jaja. Jeszcze coś masz dla mnie? O, wspaniała dziupło. Nie wybuchaj. Ty też nie. Dobra. Halo? Bear hen. To jeszcze inny. Rare wild bird that loves to ramble the bramble. Hej, siwo, jak zwykle się przyda. O nie. Nie, honey slime tu jest zrobione, więc też gdzieś są. Trzeba tego magma slime'a gdzieś wyrzucić. Chodź tu, dziadu, nie będziesz zżerał mi. Do widzenia. Okej, okay, wybuchnąłeś, widzę. Wydasz mi się przydasz. O, ale skrzeniłem. Okej. Okay. O, hello! Fruty jesz, koleżko. Dobra, zapamiętamy, że tu jesteś. Jest to jakieś przejście w ogóle, wow. Ale to jest pewnie coś, czym docelowo powinienem tu wejść. Rozumiem. Ciekawe. Doprawdy ciekawe. Okej, okay, udało się. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Nie! Odczep się! Wypad. Dobra, widzę, że boom slime'ów tu za dużo nie zbierzemy już. No co jest z tymi magma slime'ami, znaczy tymi tarami śmierdzącymi? Chodź tu do mnie, bo cię nie trafiłem. Wypad. Uj! Don't you boom, Mr. Boom. O! Ty jesteś bardzo przydatny, mój drogi kolego. Pójdźmy jeszcze tam na górę. Na sam koniec odcinka. Jestem ciekawy, czy tam nic nie ma czegoś ciekawego. Możecie mi napisać, jeśli jest jakaś inna opcja wyjścia stąd. Bo te rocket bootsy to działają jak działają, bądźmy szczerzy. No siemano. Nie są one zbyt wybitne. O, nowe magma. O, i to wkurzone magma slime'y. Boom slime'y, znaczy się. Czego ja mówię do nich magma cały czas? Nie rozumiem tego. Są honey slime'y, o to mi chodziło. Biom z honey slime'ami. Brady chicken, wypad. Honisów trochę pozbieramy. No nie! Zdążył się zmienić, śmierdzi dupiec. No kurde! A co to? Chickeny. O, łapać, 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 zanim się zamienią. Nie zmieniać się, nie zmieniać się. Okej,
O, come at me, come at me. Okej, okay, nie zdążył wybuchnąć. O, co to jest? Magma, znaczy boom jeszcze jeden? I okej, okay, mamy całą... całą formę boomów w ogóle, będzie dosyć przyjemna. O, honey jeszcze jakiś tutaj jest. Chodź tu, honey. Też mi się przydasz, kochanie, honey. Ekstra. Czy to jest jakiś teleport? Tu jest teleport do miasta, ale jaja. Okej, okay, zapamiętam. Spoko sprawa. Dobra, a więc wrzućmy sobie te nasze boomy tutaj. To jest nagroda dla Mister Boomów. One jedzą tylko mięso. Będzie trzeba je z czymś zbutować na 100%. Mięso jest zbyt trudno zdobyć. A wy co jecie, moi drodzy? Wy jecie owoce. O! Co, ja nie trafiłem wami? Dobra, rozumiem, rozumiem aluzję, chłopaki. Rozumiem dokładnie to, co chcecie mi przekazać. Bo niezbyt... niezbyt chcecie być tutaj, prawda? O kurdele, wy będziecie agresory straszne. No dobra, wybuchajcie sobie. Czy jest to jakiś anti-explosion coś? The music box plays a soothing tune that greatly reduces slime agitation. Okej. Okay. Autofeeder? Nie wiem, będę próbował je z czymś po... pomieszać. I nie wiem, czy te też nie będą uciekać. Chyba nie. Na szczęście. No dobra. Wy to jesteście straszne agresory. Dobra, to by było na tyle. Mamy dwa dodatkowe slime. Szkoda, że tego huntera mi się nie udało zdobyć, bo to było naprawdę coś. Jestem ciekawy, tak spójrzmy sobie tylko, jaki jest cennik tego wszystkiego. Magma, jakie drogi, 79 za sztukę. A te 70. Ale zajebiście. Stawiam, że to jest ten Hunter, czyli też nie najgorzej, 72, więc spoko, spoko. Okej, mamy dosyć fajne, fajne już potworki. No i dobra, to by było na tyle, także trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Siemano, hej.